I dzisiaj będzie bardzo mocna wypowiedź, mi się wydaje, na temat Prime MMA. Nie chciałem tego robić, ale kurwa... Ale co zrobisz? Ale to zrobię. Bo kurwa, stypa nikogo nie interesuje, a tylko na kurwa pod na dymionko, pod dymiomy, tak? ja. Jak Michał prowadzi, to pod dymiomy. Dobra, słuchajcie. Jak to jest z tym Prime'em? Generalnie rzecz biorąc, Prime MMA show odpaliło sobie bileterię właśnie na tej łódzkiej Atlas Arenie. I nie wiem ile, oni tam sprzedali około 20% biletów. To jest bardzo mała liczba biletów, nie? Która pokazuje, że gdzieś jest błąd. Oni też sobie wzięli bardzo, bardzo dużą halę jak na pierwszą galę. Znaczy, wiesz, postawili na to, że przyciągną, robią się tam stage dymy, one nie są takie do końca prawdziwe i dużo ludzi jakby nie jest zainteresowanych, żeby jechać na tą galę. Ale teraz ja wam coś powiem, bo dochodziły mnie słuchy generalnie ze środowiska Prime'u od zawodników, że podobno dostają takie info od zarządu, że no, bilety się nie sprzedają, ale możecie być bezpieczni, bo pay-per-view zajebiście idzie. I teraz ja tutaj wam powiem całą prawdę, jeżeli chodzi o pay-per-view Freak Fight Game'u. Ile tam jest do tej gali czasu? O kurczę, ona jest 29 lutego? Nie, ona jest chyba 18, tak? Czat? Albo 19 lutego? Czekaj, zaraz sprawdzę. Czy to jest 18 lutego? Już ci mówię. Ja wam powiem zaraz, o co w tym chodzi, bo ja wam powiem taką mega, kurwa, solidną prawdę, którą może wam powiedzieć tylko i wyłącznie Włodarz. Czyli może wam ją powiedzieć ja, Wojtek, Casio wam to może powiedzieć, bo zapewne ma wgląd w te wyniki, i Malik Montana plus ludzie od Malika. Tylko jest 19 parę lutego, osób w Polsce, które mogą wam to powiedzieć. I teraz ja wam coś powiem. Pay-per-view nawet 3 dni przed galą nie osiąga nawet 5% sprzedaży całkowitej. Wszystko jest w dzień gali. Wszystko się kupuje w dzień gali, no. I dzień przed galą. Jest tak, to jest prawda. No. Dlatego słuchajcie, dlatego wam coś powiem. Z jakiej kurwa racji włodarze Prime'u, o ile to jest prawda, a jest to potwierdzone przez 3 zawodników Prime'u, z jakiej kurwa racji oni mają czelność okłamywać swoich widzów, że niby pay-per-view zajebiście idzie? Znaczy to skoro, nie widzów, tylko zawodników. Swoich zawodników, no. Skoro kurwa nie mają takich danych, oni nie mają jeszcze tych danych w tym momencie. Nie mogą ich mieć, kurwa. A tam jest bardzo droga karta. Bardzo droga. Hetman coś wysłał, co tam napisał? Tak, że 19 lutego i że nie wiedział. No. I nie ma opcji, żeby ktokolwiek kurwa wiedział, jaki ten wynik sprzedażowy będzie na końcu. To są tylko i wyłącznie czyste spekulacje i predykcje. No, przypuszczenia. Przypuszczenia, że może się coś sprzedać, ale mi się też ja uważam osobiście, że kurczę, jest przepych. Ale słuchaj, bo teraz ci powiem coś więcej. No. Do wszystkich zawodników Prime'a. Apel. Taki apel ode mnie. Ej, Buddha Slim napisał na czacie, przepraszam, przed apelem, kurwa. Welcome Buddha Slim. Welcome Buddha Slim. Zrób mi loada. Lecimy dur. Patrzcie, żeby sprawdzić, moi drodzy, słuchajcie, żeby sprawdzić, że mówię prawdę, niech czat mi teraz napisze, kto kupuje pay-per-view w dzień gali. I zobacz jaki będzie spam. Zobacz.